Panie Kazimierzu, Pan mówi tak. Najsłynniejszym Żydem Białegostoku w Pana przekonaniu jest Chaim Zelig Słoniński. Dlaczego? Ja nie tyle mówię najsłynniejszym, co jako naukowiec najwybitniejszym. Bo? A no właśnie. Trzeba by było tutaj powiedzieć o jego osiągnięciach w zakresie nauki. Wręcz to brzmi paradoksalnie, no sobie nie zdajemy sprawy, ale Chaim Zelig Słoniński jest pierwszym, który w piśmiennictwie żydowskim opowiada się za teorią Kopernika. W piśmiennictwie żydowskim teoria Kopernika nie była akceptowana, bo jest sprzeczna z Biblią. I problem podejmuje Chaim Zelig Słoniński, zastanawiając się nad relacją między rozumem a Biblią. Czyli no, znamy to w Kościele katolickim, chociażby Jana Pawła II było fides et ratio, wiara i rozum, prawda? Wiara i rozum. I ten temat jest znaczący również dla Żydów, z tym, że oni, podobnie jak protestanci później, bo protestanci mają solo scriptura, mówi Luther. Też odrzuca naukę, też odrzuca Kopernika, walczy z tym wszystkim, bo jest istotne to, co jest napisane w Biblii. To jest prawda, a reszta jest złudzeniem.